Serbus, tutaj Enjixa, ja dużo nie dam już za pieniądze, tylko to zrobiłem, żeby zakończyć ten odcinek. A pieniądze. Damn, już. O, daj mi radio. Tak. Tak. Okej, tutaj. A drugi się spać. Wow. Ja może sobie zrobię remoncik tego mieszkanka. Jakie były jakieś zadania? Danton. Ale nie, on mi śmierdzi. Może temu rota robi. Potrzebuję mieszkania na okres, jaki pozostał do znego poboru, ale chcę znaleźć mieszkanie w Łożu Fabryki, planuję dłuższy pobyt. Nie, ja chcę krótszy, bo może ktoś mi... Może będzie jakieś zlecenie od ministerstwa na przykład. A nie dam, to jest środek na senny. Okej, wiecie, i może być, no, różnie, naprawdę, różnie, ale to szybko łazi. Oj, mi się wydaje, że on będzie tak szybko łaził i z jednej strony dobrze, bo jakby wiecie, nie, czy chcę osobista sprawa, można powiedzieć, że zajmuję się takimi sprawami, bo to już myślę. Broni. Ale potem nie ma już tego dnia. Broni? A okaże się broń kosztuje 6000 złotych. 6000 dolarów. No. A mało jaka kosztowność. Ofiara przemocy domowej. Daniej zarobi. Ale nie, ja przeszukam tej mieszkanko pani. A ja się przedstawiałam? Nie, przedstawiam się. Karkam. Pracę w bibliotece. A, nie. Nie przyznam się, bo jakby w tej grze nawet taki staruszek, taki pracownik archiwum ma broń, więc ja się boję, że ona może mnie zastrzelić. Jakby wprawdzie, że to trochę, że nawet nie jest prawa bytu, ale wygląda, że jak najbardziej. Nie, więc jest tu bibliotekarka mnie zabiła. Nie, to nie będzie smaczne. Ty idzie? Ja pani tutaj absolutnie nie idzie i to. No! Jakby nie ma. Lubi dzieci, ale. Nie wiem. Jakby. Mnie lubi dzieci, to. Troszkę miałabym miejsce, jakby. Ale myślę, że jakby miała wnuki, jak była taka możliwość, to by jej nie mogła. A no to logiczne, że... Że Andrzej Rotar rozmawia z dziewczynką, no córką właściwie, która ma 6 lat. I jeszcze mi... A co się stało? Jakie ja zadanie straciłem? Nawet nie wiem! Dobra, to idzie. Dobra, lubię grać w nogę.
Lubiałam jak to dużo. Nie ma za mieć. A to, ja myślałam zawsze, że to jest radio, nie masz tu napisania. No z daleka to trochę wygląda jak radio, ale z bliska. A ja straciłam te. Ono. Ja zapomniałem, że ten lata jak strzała, że tak powiem. No. I teraz ja będę musiał pewnie płacić za. Żeby. Ale co z tego? Czas na newsy. Uniwersytet zamknięty w związku z niszczami na uniwersytecie. Został on zamknięty decyzją ministerstwa urzędu. Wszyscy obrażeni zostali zwolnieni. Część sędziów wysłano do obozu pracy, a resztę do walki na froncie. Głos prawdy. Towarzysze! To odrążająca decyzja przepełnia nas wielkim smutkiem. Dobrze wam tak, głupki. Chciało się uczyć tu na front. A co to grała? Ale... jaki smutek się. No. Będzie tutaj tylko chyba muzyka. My friends, I'm fine. I'm ready to tonight. Happy one. Dobra, nie umiem tekstu absolutnie. Ale akcy. Piękna. Źle sobie. Romantyczne sposoby. Ale że ona by, nie wiem. No też. Dobra. Kolejne wiadomości. Z tej drugiej kobieta była wielkim błędem. A ja czemuś nie mówiłem, że mi coś to jakby śmierdzi. Firma zbankrutowała, a ja straciłem wszystkie pieniądze. Ale przepraszam bardzo, jak? Ale firma aż zbankrutowała, a miała 25 tysięcy? I to jakby okej. Okay. Budynek 25 tysięcy, no to jest nic, no oni mieli tą fabrykę, ale aż tyle? Tak biznes nie działał, no to można by go zamknąć. Może to teraz 2 tony galarety. Próbowałem ją sprzedać i wyrzucili mnie z fabryki za handel. Zrujnował mi pan życie, chciałbym pana wypchnąć tą całą galaretę. O, gwizdek. 3 grafy. A mogłem, na przykład, mógł zainwestować w ten. Żaden mógłby to powiedzieć. Mógł na przykład zainwestować w ten. O, syna naszego, został nauczyciela, go nie widziałam tak długo. Jakby. Yes. Żeby to słychać. Moje, tak. No wie. Wygląda jak nic. Za późno. Nie ma nic. Okej.
No grubo siedzenie. Rangi w ogóle takie miłe, te... Pistoledora nie ma absolutnie. No wiadomo, że to. Co? Nieprzenikalna granica. Oskarżony o zdradę. Profesor Gorczyk próbował uciec z kraju. Nasze służby zatrzymały go z rodziną na granicy. Gorczyk trafi do więzienia, a jego dzieci do obozu pracy. Romanciaczki to przyznanie się do winy. Bruno Hemp tak skomentował to zajście. Wróg wewnętrzny jest dalece bardziej niebezpieczny niż wróg zewnętrzny. I to jego należy w pierwszej kolejności likwidować. Sprawdy. Nastał smutny dzień. Oczerniony. Profesor Gorczyk został rozstrzelany razem ze swoją żoną i najstarszą córką. Najmłodszego syna profesora, który ma zaledwie 9 lat, zesłano do obozu pracy. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Rozstrzelani? I czort z nimi. Watermark. Nas obrówia przekupę urzędnika państwowego. Uzyskaliście legalny dostęp do klasa Schimmera. Sędzia... A mnie dałem tego whisky? Tylko dużo. No to mamy dużo. A co ten robi? Synu, co ty robisz? Ale to jest nielegalne, mi się wydaje. Coś tam na samym dole. To była druga dyrektywa. Propagandowy katów. Snu. Dobra, ja sprofiluję. Jezu, tylko 3 osoby. Surofiatora, żeby mieć hajs, bo no na razie cienko. Mieszka samotnie, zawód z nauczycielką. O, 2200. Mamy hajsy. Dobra. Ale kurde, ten... Co ten gówniarz zrobił? Bierz tego. Bierz tego. Kurde. Co? Patryk, co? Dobra, temu. Może ja na coś biurku? Mam obciążki, tak. Mi się wydaje, że to górną pójdzie. Kurno. Czekajcie, ja to mam. Patryk. Nie wiem, Patryk.
Niebieski krawat, a ja nie mam niebieskiego krawata przypadkiem. Dobra. Nie pożałuję swojej drugiej próby. Ale ja to... Przyjmuję. Nie chcę dożyć psów życia. No to ratarkowi może podrzucimy tę tkaninę. Albo je sprzedam, tylko nie wiem co mi się bardziej opłaca. Zależy za ile sprzedam u tego gościa. Szantaż. Jest warte 2000. Dwa koła, a to może być warte 1500. Ale może się zapomnie... Dobra. Nie mam tylko... Nie mam na kogo za... A! Nawet na ten mi może. Dobra. Za 10 to mi się... kompletnie nie opłaca. Może pan by wyszedł stąd? Ja to będę zapuknę se, okej? Okay. Pan stąd może wyjdzie, tak? Wie pan, no. Może wyjdziesz? Wyjdziesz? A ja mam do tego, że ta lubi sobie? Nie mam. Ten sobie lubi... No, panie, no. Wyjdźmy. Dobra, niestety. To mi tak czy siak. Dobra, niestety. Już że to było 38. On się wydaje, że jaka to chyba była 38. No. Jak ślepo. Ślepo pióro. Okej. Dobra, ja cię przepraszam. Ja mogę sprzedać ten krawat? Bo jakiego mi on? Czekaj, tylko za ile on się sprzeda, bo ja mogę zrobić 2000 na tym. A, tu mamy. A, to się w ogóle nie... A to na razie Patryka nie ma, więc... A... Dobra. Płaciła? Myślę, że będę płaciła, bo to pierwszy raz, wiecie. Ja sam się przestraszył. Teraz jest... Śpię ten... Ja może pójdę. Tak. Wydaje się, że całe mieszkanie szukałam. A nawet jak nie, to zrobię tym groszem. Ten idzie rozmawiać. Czekaj na jakąś... Nie, słuchajcie.
Jeszcze bo absolutnie teraz się nic nie... O, jest jakaś misja. Co tam teraz? Czekaj. Tak, o, z nim najlepiej biorę. No. Co mi? Czy to rowenę damy? Co tam? Nie wolno. Zebrałem się czytania książek. Się wydaje, że dużo osób tutaj czyta te książki. Tutaj się robi trochę nudno. Dobra, tam. Upatę. Nie, ja poczekam sobie na kogoś może innego. Bo on mi wie, co to mi. I tak więc... O, newsy, newsy, newsy. W ogóle wiersze 20 sekund. Kronika kryminalna. Liczba przestępstw w mieście nadal maleje. W ciągu ostatnich 24 godzin w Helmer zgłoszono o napaści, o kradzieży i tylko jeden przypadek przemocy domowej, której śmiertelną ofiarą padła Dora Noel. Czy to jest tata Tadora? Głównym podejrzanym w tej sprawie jest jej mąż Bruno Noel. No, skoro nie ma przestępstwo, to kto siedzi w naszych więzieniach? Powiem wam, ci, którzy sprzeciwiają się rządowi. Żądamy otworzenia bram więzienia, wymienienie winy, wolno dla wszystkich. Chyba zwariowali, co jeszcze może? Ich zarządzają wskrzeszenie umarłych. Numer. Teraz każdy będzie czytał. Dobra, ja już spieszę sobie czas, bo tutaj nic nie zjeję. Słowem, co jest.
ktoś nowy może się wprowadzi. Tej poważnie, ty. Spokój, cisza. Co ja będę sprawdzał? Ale no nie wiem. No może wprowadzę tego grubica. Okej. Wdajmy mu. Odbiorę ten telefon. Może gdzieś się nowy wprowadzi. No to jest trochę prywatne. Dostaliśmy kasę. No i tak naprawdę słowem wstępu nic się nie dzieje, tak. Prawda. Do barów. Co? Nie, tylko. Co tam minis? Kurde. Teraz mam minus ten telefon. Dobra, ale to nie będzie nowy odcinek.